Tak patrzę na jajka. No takie, czujecie, to chyba strusie. I mówiłam wam, że ostatnio tak za mną chodzi lump, że normalnie odwracam się, patrzę, a gnoja nie ma, nie? No zobacz, jak się ładnie złożyło. Jak w sobotę to tylko do Lidla. Ja sobie może wezmę Strepsils. Na co to jest, na gardło? Z tej ekscytacji pozwolę ci posiedzieć na wyspie kuchennej. Ale patrzcie, co tu się dzieje. To... Dawid kiełbasą. No, gdzie jedziemy? Idziemy do babci. No, babci jedziemy. I do Pauli. I do Pauli. I do dziadka. I do dziadka. Do dziadka, daj nóżkę. I do pokoju, mamę. A, bo ona chce iść do Pauli, do pokoju, tak? Do Pauli, do pokoju chcesz iść? Tam się iść babci. Dobra, a, no. Weszła, dobra, dawaj długo. Czekaj, weźmiemy tą kurtkę, czy... Dobra, tą weźmiemy, chodź, wstań. Daj rączki. Tu. Tu. Drugą. Proszę się odwrócić. Nie, dobra, piruet za bardzo. Tutaj. Tu przywitaj się z widzami. Cześć! Cześć, widzowie. A u się klawiłeś. Ostatnio jest, jak to się mówi, zamek, wiecie, dotknie, boli, guziczek od bluzki boli, metki jeszcze nie bolą. Moja siostra miała z metkami, tak idziemy, moja siostra miała z metkami, że wszystkie ciuchy miały powycinane metki, a i tak drapało i trzeba było odwracać na drugą stronę, na lewą stronę spała albo chodziła nawet. Śnieg? Nie, śniegu to nie ma, mam nadzieję, że już nie będzie, ale chyba pada deszcz. Uwaga, nasze skrzypiące drzwi. Wszyscy na pewno byli spragnieni, proszę. No tak słabo nawet. Ale już wam powiedziałam, my nie będziemy tego oliwić ani naprawiać, ze względu na to, że to jest nasz prywatny system antyłamaniowy. Ale kijowa pogoda. Pada, zimno. Dzisiaj to jest naprawdę zimno. Zimno kapie. No kapie, słyszycie? Nie? Co to za pogoda? Dobra, daj ręce. Czekaj, coś tu nam się znowu... Papa. Papa. A, buziaczek nawet. Dobra, czekaj, o tą kurtkę wezmę może do domu. Także moi drodzy, my tradycyjnie nie mamy bagażnika, ale dzisiaj mamy nawet wytłaczone. A, to po McDonaldzie było. Tak patrzę na jajka. No takie, czujecie, to chyba strusie. I jedziemy, słuchajcie, zawieźć prezenty. Jedziemy do dziadków. Mamy czapki. Tu mamy torbę z prezentami. Dobra, czekajcie, napiszemy SMS-a, że wyjeżdżamy. I ustalmy sobie, ile jest stopni, bo jest... Naprawdę? Jeden stopień tylko. Bez kitu. A, i wiecie co? Kilka dni temu... Ile? Trzy dni temu? Trzy dni temu wchodziłam na wagę i mówiłam wam, że miałam 700 gramów więcej, ale już wróciłam do swojej wagi, wiecie, bo tak do restauracji się nie chodzi, trzeba gotować w domu po wakacjach, to się trochę nie chciało. Wróciłam już do swojej wagi, ja ważę 68 kg, moim zamiarem było 65, ale powiedziałam wam ostatnio, że jak byłam na wakacjach i wyszłam na plażę, to 65 dla mnie by było dobre na taki okres zimowy tutaj, a na plażę to tak jeszcze trochę by się przydało. Oczywiście kwestia indywidualna, kwestia gustu, najważniejsze jest to, żebym ja się czuła bardzo dobrze we własnym ciele. Także rozpoczynamy chudnięcie, następne, dalsze, nie następne, stopery do uszu. Chcecie? A co one tu robią w ogóle? Nie wiem. Więc jeżeli chcecie filmy z tego, co znowu jem i tak dalej, bla bla bla, no to piszcie. To oczywiście będziemy organizować, a teraz jedziemy. Laura, co my będziemy robić? Do parku nie możemy iść, bo pada deszcz. Gdzie my pojedziemy? Gdzie pojedziemy? Na kulki? Kapie. No kapie, widzisz, jak pada strasznie? Czekaj, napiszemy SMS-a, że wyjeżdżamy. Będzie dziadek? No będzie dziadek, jedziemy, tak? Opowiem wam historię wczorajszą. Taka jest naprawdę dość godna. Wiecie, jak wygląda duża patelnia, taka 28 cm? No to jest wielki kawał patelni. Ona jest taka dosyć głęboka. I wczoraj Laura poszła spać. No to mówię, zrobię spaghetti na dzisiaj, żeby już, wiecie, jak przyjedziemy, czy coś, czy na kolację, żeby jakieś tam jedzenie było, bo akurat miałam do zrobienia spaghetti, nie? No i tam, wiecie, siedzimy. Mówię, Dawid, jak chcesz, to możesz sobie trochę zjeść tam, już jest gotowe, nie? No to on sobie nałożył i tam, o jakie dobre. Ej, ja wstaję rano, jak Boga kocham, a tam
jak wezmę ręką tak, to tyle spaghetti zostało, rozumiecie? To z całej wielkiej patelni. Ja do niego piszę, Dawid, zżarłeś za przeproszeniem całą patelnię spaghetti? A on mi tylko odpisał, no jak takie dobre zrobiłaś. Nie sądziłam, że to aż tak się rozwinie. I Dawid ogólnie nie jest osobą, która podjada w nocy, bo ja mówię do niego, ty w nocy to jadłeś? A on mówi, że nie, że zjadł to, no właśnie zjadł sobie porcję, no taką dość solidną już, jak zrobiłam. No to była tam godzina, nie wiem, 21. No i się go pytam, no to kiedy zjadłeś tą drugą część, nie? Znaczy, 3/4 część, a nie drugą część. A on mówi, że przed pracą. To, że mu smakowało, to jedno. To, że zrobiłam, żeby mieć na drugi dzień, dobra, wybaczam, okej. Ale tyle zeżreć, no to tak zaczynam się zastanawiać, co tu się dzieje. Tak ogólnie Dawid, powiem wam, że chyba od jakichś 6 lat cały czas waży tyle samo. Naprawdę. On tam plus minus jakieś tam 3 kg. No chyba, że zapowiada się coś, o czym nie wiem, no to na pewno się o tym też dowiecie. Stoimy na przejeździe kolejowym i wczoraj był film, w którym kupiłam znowu rośliny i mówiłam wam, że to jeszcze nie koniec, nie? Bo to jeszcze nie koniec. I wczoraj Dawid wchodzi do domu i te rośliny tam rozłożone na tym, on tak patrzy i tak... To nigdy się nie skończy. To miało być śmieszne. Laura, pociąg jedzie. Zobacz. Pociąg jedzie, widziałaś? Jeszcze raz. Jeszcze raz? Nie, dziecko. Już się tak nie da jeszcze raz. Dobrze, że ten przejazd kolejowy tutaj w Koninie to jest chyba patrzyków. Znaczy czasami się zdarza jakoś tak dłużej, ale tu jest tak, że podnoszą, przejeżdża, otwierają. Ekspresowy jest naprawdę fajny. I tutaj... jest lumpex, w którym nigdy nie byłam i mówiłam wam, że ostatnio tak za mną chodzi lump, że normalnie odwracam się, patrzę, a gnoja nie ma, nie? Chciałabym znowu pozdrowić wszystkich z Konina, Konin w Wielkopolsce. Piszcie, kto jest z Konina, kto jest z okolic, bo ostatnio właśnie jak się wypowiadaliście, to okazało się, że bardzo dużo z was jest, albo że nawet macie rodzinę tutaj. Ja się w Koninie wychowałam, urodziłam, chodziłam do szkoły, także Konin to jest moje rodzinne miasto. Powiem wam, że pogoda jest okropna. I co ostatnio się wybieramy do dziadków? To pada deszcz. Czekaj, Laura, może ciebie wyjmiemy najpierw? Woda jest, woda duża. Woda? Nie, deszczyk pada, ale woda jest. Daj. Mogę iść do paluszkami? Czekaj, daj się, dobrze tu ubierzemy. Poczekaj. Czekajcie, bo teraz tak, muszę wziąć torbę. Drugą. A, telefon tu mam, czekajcie, telefon jeszcze. Przecież to nie może nawet na wierzchu leżeć. I najważniejsze to są miski do zupy. Kto oglądał vlogi, ten zna tą melodię. Trzeba by było jakoś samochód zamknąć, dobra. Idziemy. Tak? Ale woda zimna. Woda zimna? No trochę pada, nie? Jeden stopień, aleje jak? Śnieg deszcze, ma być brzydko. Woda była. Nic nie ma. No, cześć, Karolka. Cześć. O, buziaczka, a ty Dusia wyjmij. Czarny buziaczka. O, jakie fajne włoski. Co ja mam? Ząbki, tak? Ząbki. Daj babci czapkę. No daj. To jest dla mnie, tak? A, no to dwie są, powiedz. Taka i taka, powiedz. Jeszcze masz. Najpierw jedna. Ale mama to idealna Wietnamka, taka blada. Mogę jechać. Trochę taka korpulentla. No co to w ogóle robi? No to tu jest buciki. Buciki, tak? Groszku. Jak wygląda? No, przytym trochę gorzej. Nie no, taka rasowa Wietnamka, mama, naprawdę. Jak mówisz w tym, w tej czapce, masz takie echo, tak głupio się mówi, nie? Co ty mówisz? Tej dużej, bo w tej małej nie ma. Ale ja. No. Patrz, jakie deserki zrobili, zobacz. Jemy? Wszyscy mamy deserki. Zobacz, truskawki. Jeszcze ja ci to odsunę, bo tak to, o. Najprostszy deser, gararetka. Z owocami i no, bita śmietana, jakie dobre. Kiedyś to było normalne, ja ciągle robiłam taką. Patrz, rzecz. Dziadek teraz też se psiknie. Zobacz, jak dziadek psika, patrz, żebyś widziało. Tu, patrz, tu. Jak się nauczy, to będzie... Tak, tu... właśnie, to jest to, że ona nie może wydusić tego. Aha, bo jest no, opór. Aha. Proszę.
Malinka to jest malinka? Nie, truskawka. No malinka ci. No malinka, tak? To już Jadek daje malinkę, proszę. Najprostszy deser. No owoce z galaretką, bita śmietana, masakra. No, na owoce i patrzcie, to jest moja poduszka z dzieciństwa. Tak. Znaczy poszewka, o. Poszewka, patrzcie, cała powycierana. Tu cała porozdzierana. Ale to jest moja poszewka. Wykonana ręcznie, malowana ręcznie. No i w ogóle ten materiał jaki jest fajny, tak, taki. Tak, dlatego go tak lubiłaś może. A tu jest drugi, bo ten był tutaj, nie jest młodszy. I pamiętam, ja te rożki i tak, tak się w oczy tak. Przecież cały czas w wózku, tak. Tu, no nie? I w oczy. I czujecie, zobaczcie, to ile to ma lat? No tyle co ja mam, czy ja mam mała, no to no ile. No, no, no to tak, ja no 35 prawie, no, no, no. Czyli od roczku, no to no, za 34. To no, a te, tą pamiętam tak, no. Ten, pamiętam ją. Bo co się nazywało, no. Że Paulina ją była, bo ty miałeś swojego krecika. No, a... ja nie oddawałam. No. I to był naprawdę, zobaczcie, zajechany krecik. No, ale jest cudowny, nie? Ja no. Cię kręcę, ty płakałaś przy pralce, jak on się prał i patrzyłaś. Wiem, że on cię Jezus, co ja miałam, to mu... A nie, a trzeba było mój, wybrać przecież. Mój krecik, musiałam modlić się razem z sobą przecież. Żeby szybko. Bo pralka skończyła. Ale zobacz, tyle lat i jeszcze ma widoczne wyraźnie te kolory, nie? No tak, i że te kolory właśnie no. Jeszcze jest, są widoczne. No. A przecież prany był, nie? No już pralki potem już były, no to przecież już no można było. Przecież jak był już tak brudny, że aż cię kuł, bo jak zastygł, nie? No wiem, bo jak już był brudny, to już był sztywny. To jak cię kuło w oko, no to już widziałem. Tak samo pomina. Coś widziałam, że muszę włożyć do prania. Choćby nie wiem co, bo pójdziesz po ulicy wózkiem, czysto, a dzieciom z taką szmatką, no. Nie? Patrz. Nie ma nie to. To chcesz zobaczyć? Patrz, tu są pieski, to jest Pauli poduszka. A Pauli jaka niezniszczona. No, Paula, ale... Moja wyjechana... Chyba miała jedną taką, którą podarła. Pokaż dziadkowi, zobacz, zobaczymy. Jakie ale, pieski. Ale lubiła, to nie jest. Pieski. Ona ją szanowała, tak wieś, tak. Nie zabierałam ci, zabieram ci to. Zabieram ci to. Chodź, zobaczymy. Idziesz spać? Na flaku? Ale patrzy, czy miłe jest. Dobrze, no chodź, no ubrać chodź. Trzeba, bo jest chodź. Płaska. Chodź, tu założymy na to. Tą ściągniemy. Będziesz miała poduszkę i dziubiesz. Ustaliłam z Paulą, że się ci pokazuje, to możesz się przywitać. Ha, no też tak z życiem, no. Bo ty mówią, że jesteś taka trochę niedorobiona. No się śmieją, że Paula jest taka ponura i tak dalej. No wiecie, no każdy ma inny taki wigor w sumie i energię. Paula nie była na wakacjach, nie chwyciła słońca, także no rozumiecie. Co, nie wejdziesz? Aha, bo tu jest wózek, dobra, czekaj już. No tu. Widzicie? Tak to jest, jak u nas nie ma bagażnika. O Boże, ta co robi w ogóle? No bo tu jest zabezpieczone dla dzieci drzwi, żeby nie... No ten... Ta wlazła papeczka, że wyjść nie może. W ogóle co tu się dzieje? Ale z tą wytłaczanką musisz jechać. Daj no to. A no i słuchajcie, ten krem... Zobaczcie, Paula mi już zamówiła dwa. To jest SPF 50 Revox. I on jest z Hebe. I powiedz, nie? I po ile teraz kupowałaś? No 15 zł za jeden wyszło? Jak to? No bo była promocja 15? 1 plus drugi minus 80, to 15 zł płaciłam za jeden krem. Tak? A teraz jest, ja mam VIP Hebe, to mam 25 zł płacę. No to 15 zł. To ładna promo była. No. No i widzicie, Paula mi kupiła dwa. Tak on wygląda, nie wiem czy w tej kamerze będzie to widać. Ale on jest rewelacyjny. Ja na wakacjach zużyłam całe opakowanie, jest boski po prostu, boski. A na ten... Słyszycie, jak macie VIP Hebe? Znaczy nie, to i tak po 25 zł, no to i tak się nie? Opłaci. Nie? Jak masz, nie masz VIP, to więcej czasami się płaci. No on normalnie, jak widziałam, cena regularna nie było 35 zł? No, a ja mam zniżkę no. I za pierwszym razem, co ten, co a ja mam teraz, krama. Co ty mi kupowałaś, to ja płaciłam wtedy 20 zł, pamiętam. 19,99. No, to no, teraz ale... za 15 dorwała, czujecie to? To wtedy była, no. Nie no, pyla się. Dobra, czekaj. O! Przyjechałam, było 1, teraz jest 5 stopni. Także jest 5 stopni i najlepsze w tym wszystkim... No uwaga, aha. Do tyłu. Nie, to do tyłu, ale trzeba by było ręczny. Jest 5 stopni i jedziemy do Lidla czy do Biedronki? Co? Ja bym wolała... Uważaj! No przecież... Do ty to jak ojciec! No to jest drugi samochód.
W sumie nie, tata to może jeszcze nie tyle, co Dawid. O Jezu, uderzy na pewno. No to gdzie? Nie wiem. No to ja wolę do Lidla. A zobacz, jak się ładnie złożyło. Jak w sobotę to tylko do Lidla, do Lidla. A, Paula okazała bilecik, bo tutaj jest na parkingu... No te bilety są takie, nie? I tu podobno ostro trzepią. I ostatnio by zapłacili 90 czy 100 zł, czy coś takiego, nie? Masakra. Więc ja tam dziękuję bardzo za friko sobie płacić takie rzeczy. Proszę bardzo, oczy wybiło. Wszystko mamy. Idziemy. A gdzie ona jest? Ona już sobie poszła do sklepu? Jezu, gdzie ty jesteś? I ona stoi przy tym parkometrze, ludziom pomaga. Nie, no się śmieje, patrzcie. Tak, kiwa ręką. No, machnij. Idziemy. Ale brzydko, nie? A wiesz, że w Lidlu nie ma kwiatów tak jak w Biedronce? Dlatego chciałam jechać do Biedronki. Ale dobra. No to możemy jechać. Chodźmy do Biedry, do... ale ja chcę kupić. Nie, dobra. Lody. No to ma. Nie, no lody. Damy radę. A w ogóle był jeden stopień, jest 5. Jest to dobre. Mówiłam, że tu nie ma, tylko tulipany cięte, piękne, ale co z tego? Ja takich to ja nie chcę. Paula przed chwilą do mnie, co ty takie duże zakupy chcesz robić? Wjeżdżamy ale do sklepu. Wjeżdżamy do sklepu, a tam nie ma w ogóle żadnego tego... Da, Paula, nie ma żadnego małego koszyczka. Ale te to ładne. Osłonka ceramiczna, renifer. A to jeszcze Christmasy czują. 15 zł. Nie no, przecież ja kupiłam tyle doniczek, no zluzujmy się. Nie no, tu to jest, zobacz. Jaka śpiąca monstera. A czekaj, co to jest, Paula? Jak Stindapsus średniak, to jest monstera, no ludzie. Kogo tu pomieszało? Rzeczywiście, papryka żółta 25, papryka czerwona 20. Tata mówił, że ich pogięło z ceną papryki i rzeczywiście. Co to się stało? Patrzcie. Proma na pomarańcze po ile? 3,50. Po 3,50. Cebula. Cebula teraz? Paula bierze pomarańcze i cebulę. Co to z tego wyczaruje? A ja potrzebuję na rosołek. O, takie młodziutkie marcheweczki. Ale nie, no dobra, weźmy coś na rosołek dobrego. To może do rosołu weźmiemy sobie to. Bo ja lubię dużo marchewki dawać, więc damy to i weźmiemy włoszczyznę. Czekajcie, jakąś. Tu widzę ładna. Ładna, dobra. Tak, to weźmiemy do rosołu. Nie no, takie duże. Aha, bo to są dwa. O matko, co tu się stało? Ale będzie rosołek i lane kluseczki. Zobacz. Ja nie piję takich rzeczy, a tak nie wiem, czy sobie nie wziąć. Inka karmelowa. A jarali się tym? Tak, jarali się tym? No wiesz, ile to? 7? Nie. Kawa zbożowa 8,50. Jezu, jakie te ceny są po prostu. Czekajcie, twarożek i potrzebujemy śmietankę. W ogóle wiecie, ile jest ludzi w sklepie? Nie wiem. Znaczy nie, że nie wiem, tylko bardzo dużo. On może być półtłusty. Paula tak stoi, mi woła i tak, Karola, idę, nie? Ona tak, podkładki na schody. O, podkładki na schody. Paula chyba sugeruje, że wyrżnę, co? Czekajcie, bo tu jest dział bibelotów, ale co tu jest? Tu jest jakieś... No to te lody na końcu włożysz do koszyka. Te mleko jeszcze, czekaj, o. A ja co to mleko zmieniło? A nie, myślałam, że pojemność się zmieniła, bo takie dziwna butelka, ale jest litrowe. Myślałam, że się coś zmieniło. Ale ja mleko 3-2. Jak będę chciała wodę rozrobioną z mlekiem, to sobie zrobię. Zmrożonek nic nie biorę, no bo przecież ja jeszcze nie jadę do domu, no to wiesz. Patrzcie, tu są takie pączki. Lody waniliowe. Podobno dobre to jest. Tam są czekoladowe. A Paula bierze, bo które ty bierzesz? Paula bierze te, bo jest promocja. No ja sobie nic nie biorę, no bo ja nie dojadę nawet. Ale one są... Ile one kosztują? 14 zł, ale jest kilka rodzajów, a tu są jedne, nie? Aha, bo tu są... No to akurat to po jednym nam dasz. Jaka mina. I potem ludzie mówią, że Paula jednak jest osrana. Oczywiście to jest żart, żeby nie było, że ja siostrze ubliżam czy coś. My mamy po prostu bardzo specyficzne poczucie humoru. O, ale możemy sprawdzić, moja droga, po ile są pampersy, bo nasze dziecko jeszcze rąbie w pampersy. Ale Paula, 20 zł, opakowanie worków na śmieci Jana, 60 litrów. Czekaj, ile to jest worków? 40 sztuk, 20 zł. Ty, to się chyba opłaca. Przeanalizujmy to wszyscy razem. No tu możesz sobie wziąć. Ho, 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 ho. Pokaż, jak wąchasz. Pokaż, jak wąchasz. Patrz, tak Paula wącha w sklepie. No ładnie.
Co pani wącha? Co pani wącha w sklepie? Nie no, dobra. Powiedzą, że głupki. Head and shoulders. A przydałby mi się, wiecie? Ale to tego nie mogę nagrać. Są rzeczy w sklepie, których nie mogę nagrać, wiecie? Jeszcze Paula powiedziała, że promo, ale nieważne. Patrzcie, nurkujemy. Mamy tutaj Vibo. Ale to nie jest to Vibo, czy to jest to Vibo? Zobaczcie. Poczekaj, po adresie zobaczymy, bo to jest kartuzy. No kartuzy, to jest Vibo. A ten lakier? Błyszczyk, eyeliner, maskara. No znowu czerwony. Dlaczego mi czerwony? Ten w miarę ładny, ale taki... No, ten nudziak. Ładny. Chyba się popodniecałyśmy, nie? Trzeba wstać. Do widzenia. No, do widzenia. Paula, tam. Bo jedziemy tu na bibelotki. Na bibelotki jedziemy, patrzcie. Cały dzień nasz, nikogo nie ma. Sernik, przyprawa do sernika. Cicho, co? Kup sobie briożki. Co sobie kupić? Briożki. I z czym to mam zjeść? Z nadzieniem waniliowym. To są takie bułki pyszne. Pyszne. No to... I są dobra cena, bo 6 zł, a normalnie dycha, nie? No to poproszę jedno. Patrzcie. Miałyśmy małe zakupy zrobić, mogłaś ten duży koszyk wziąć. Patrzcie, Paula jedzie na bibeloty, patrzcie. Prom! A właśnie, ostatnio promy są najważniejsze. Czekaj, uczy się całe życie? Naprawdę tu można położyć? No. Ty nie wiedziałam? No i jedziesz. A to nam się przechyli, daj położę może w drugą stronę. Dobra, jak to nie jest do tego, to teraz wiecie, że do tego może być. A jak jest do tego... A chyba, że tu dzieci nogi kładą. No właśnie, nie wiem. Jeżeli ktoś nam może powiedzieć, do czego to jest, to dajcie nam znać. Jesteśmy bardzo, ja ale to bardzo ciekawe. Ja idę po lody. No to, ale jeżeli idziesz po lody, to znaczy, że już idziemy do kasy, tak? No tak, to ja idę na chrupki, dobra. Ja idę na chipsy, ty na lody i wychodzimy. Patrzcie. Tak się szaleje. Patrzcie. I raz. I dwa. Umieść towar na wadze. Przecież umieściła. Czego? Czekaj, nie umieściła. Aha. I teraz. Włóż towar do pojemnika. Okej. Okay. Widzicie? Damy radę. Ja tak będę stała i Paula będzie kasować. Może za moje też zapłaci. Żartuję. Ja sobie może wezmę Strepsils. Na co to jest, na gardło? Ile ci wyszło? Lidl Plus. Skromnie. 83,43. No ja obstawiam. No ale ja mam soki, mam paletkę soków. No to ja będę miała stówę jak nic. Znowu bidno poszkodowana. A Paula skromnie. Weź coś dobierz. Weź to dobierz coś. Uwaga, chyba się wrócę. Ja miałam 107 zł. Co tak mało? Patrzcie. Patrzcie. Tak, już zostawimy, nie będziemy z nim tutaj. Ale zimno, matko. Proszę, nie mogę się zapiąć. Podjeżdżam koszykiem do tyłu, a Paula tak krzyczy. Zyta! Mam twoją złotówkę, mam. Pada! Tak wyglądają zakupy za 80. Czekaj. Ja nie jadę przecież jeszcze. Trzeba przecież złotówkę oddać. Masz, zyta. Yo. To jest to, co Paula mi mówiła, żebym kupiła te brioszki. Pyszne to jest. To jest takie bułki maślane, ale dodatkowo z nadzieniem waniliowym. No zapowiada się fajnie. Są jeszcze z czekoladowym, ale no, nie kupuję. No zakwasie się. To jest. Nie kupuję. Nie wiem jaki jest skład. Poczekajcie, czy to jest w ogóle... No, trochę wymaga poprawki, ale nie będziemy świecili w ciemności chyba. Zresztą jedziemy do domu. Moi drodzy, zrobiłam sobie najulubieńszą rzecz, czyli maseczkę na twarz. I zobaczcie. Świeżo wyciągnięty chlebek Dawida. Kto ogląda vlogi, to wie, że Dawid miał fazę i robił często chleb, a w tym roku uwierzycie, że to jest nasz pierwszy chleb. Ej, w ogóle ja nie mogę patrzeć na kogoś, jak jest w tej maseczce. Mi się to tak nie podoba. To jest takie odrażające wręcz. To jest niesamowite. Słuchajcie, wróciłyśmy do domu, no jak widzicie, prawda? I zobaczcie, dostałam goloneczkę z kapustką. Do domu, bo była golonka na obiad. Jezus, ja kocham nad życie golonkę, wiecie? Wstawiłam rosół też. O, zobaczcie, wstawiłam rosół. Także rosół tutaj już nam siedzi na jutro. I zrobimy do tego lane kluseczki. A teraz czekam na chlebek. Ja sobie pomalowałam paznokcie, dlatego Dawid kroi. Uuu, chrupło. A strzeliły we mnie te okruszki. W klatkę piersiową dostałam. Uuu. Coś szczerze na głowę.
Czy ja mam odpowiedzieć na to? Nie, właśnie nie. Nie, przy tym chlebie to mi się... Przy tym chlebie mi się nawet nie chce myśleć, co mam ci odpowiadać. Ale pan ci chlebi. Nie? Ale chrupie dzisiaj, super. Jeszcze jeden? No jeszcze jeden, na go skroi. Może ciepły jeszcze? No taki, no idealnie, dobra. Tu. W tej ekscytacji pozwolę ci posiedzieć na wyspie kuchennej. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Tu... Dawid kiełbasą. Patrzcie, co tu się dzieje. Ryszard? Jezu, jaki dobry. W ogóle dlaczego ty tu siedzisz? Inaczej. Dlaczego ja pozwoliłam ci tu siedzieć? Mir. Patrz, jak on udaje, że on nie wie, co ja mówię do niego. Mir. Kiełbasa. 39 zł za kilogram. Ja pierdzielę, w ogóle co tu się dzieje? Bardzo dobre. Dobra, już przemyślałam to. Zobacz. Taki dobry chleb. Proszę zejść. A szynka 47 zł za kilogram. Po prostu ceny to są kosmiczne. Oczywiście słuchajcie, w sklepie mamy ladę. Możemy sobie kupić szynkę tam za dwie dychy. Chyba można już kupić, nie? Chyba nie. Czy już nie można za dwie dychy kupić? Za 25. 25? Czy jak jest promo, no to za 20 chyba się kupi, co? Chodzi o to, że człowiek ma świadomość tego, co się dzieje. No właśnie, jak wy oglądacie dzisiejszy film, to jest niedziela, czy jutro. To w poniedziałek jest promocja w Biedronce. Masło po 3,50. Kupuję 6 kostek, naprawdę. A tu jak zebranie było, tak nadal jest. Wszyscy. Jeżeli ktoś jest nowy i nie wie, to to jest chleb cały czas z tego samego przepisu, który był. Musimy z Dawidem nagrać film, tak żeby go no, nie było widać. Ja wiem, że Dawida jest często gdzieś widać. Czasami coś wykadruje, gdzieś tam go widać, albo odbija się pół filmu w okularach. I to są takie momenty dozwolone. W ogóle chciałam powiedzieć, bo pojawiają się często komentarze właśnie, gdy osoby na przykład pytają, dlaczego mój mąż się nie pokazuje. No to już mówiłam, nie dlatego, że jest, nie wiem, gwiazdą Hollywood, ściga go BBC i CNN. Tylko taka jest nasza wspólna decyzja, że on nigdy nie usiądzie przed kamerą tak jak ja, nie będzie mówił po prostu i tyle. A czy to się kiedykolwiek zmieni? Nie wiem, nie wykluczam tego, na chwilę obecną mówi, że nie. Często w odpowiedzi, gdy jest, że czemu mój mąż się nie pokazuje, no to właśnie tam ludzie, wy odpisujecie, że po prostu taka jest nasza wspólna decyzja i że Dawid kiedyś się pokazywał. Nie, moi drodzy, nigdy na moim kanale nie było mojego męża, tak o. Albo nigdy on gdzieś, tak jak nagrywam teraz na wakacjach, nie nagrywałam filmów tak, że go było widać. Mojego męża nigdy nie było, także tutaj się mylicie. Na filmach jest mój tata, jest jakiś tam Pauli chłopak czy ktoś tam inny, ale mojego męża nigdy nie było. Także tutaj jest wasza odpowiedź błędna. Mojego męża nigdy nie było. Mój mąż jest też na miniaturkach niektórych filmów. No są momenty, które są dozwolone i tyle, ale po prostu tak, żeby usiąść i gadać, no to nie. Przynajmniej ja tak uważam. Możecie napisać, co wy uważacie. Jest ten serial taki... Boże, Historia Wielkiego Podrywu? Nigdy nie oglądam tego serialu, tylko Dawid to lubi. Jezu, nie wiem, jakoś tak to się nazywa. I tam właśnie jest taka postać, która się nie pokazuje. Tam słychać tylko jej głos. Są osoby, które wiedzą, jak Dawid wygląda i tak dalej, no bo tak jak już powiedziałam wcześniej. Ale gdybyśmy go teraz wprowadzili na ten kanał, nie? Gdybym się zamieniła z wami rolami i oglądała swoje filmy, to też bym była ciekawa, jak ta osoba wygląda. Oczywiście, bo to jest normalne, że ludzka ciekawość. Ale ja mam takie coś, że wiem, że chciałabym zobaczyć, ale w pewnym momencie ten czar później by prysł, gdyby ta osoba zaczęła występować. I te filmy albo by były lepsze, albo by były gorsze w moim odbiorze. Że lepiej było nie wiedzieć, i mieć tego swojego króliczka, którego tam się gdzieś goni, chce się gdzieś dojrzeć. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu jest zimna Cola Zero. Ale ta kiełbasa z tym masłem wchodziła niesamowicie. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zachęcam was z całego serca do pozostawienia subskrypcji, kciuka do góry, jeżeli macie ochotę i życzenie. I zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć. A teraz odkurzacz, bo tu się troszkę... troszkę się nakruszyło. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It
looks like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.